Cześć! W tej lekcji zobaczysz na przykładach, jak działają skopy Springu. Mam tutaj otworzony projekt, który uprzednio sobie stworzyliśmy. Tak jak powiedzieliśmy, nie wykorzystuje on jeszcze Springa. Najwyższy czas to zmienić. Otwórzmy sobie plik POM. Musimy do niego teraz dodać zależność Springa, a konkretniej zależność do Spring Context. Ja sobie to teraz skopiuję. Ty również możesz to zrobić. Pamiętaj, cały kod źródłowy jest dostępny w materiałach do kursu. Zatem wklejamy sobie odpowiednią zależność. Załadujmy teraz w Mavenie. I ok, mamy już Springa w projekcie. Czas go teraz wykorzystać. Stwórzmy sobie nową klasę AppConfig. Będzie to klasa, w której rozpoczniemy konfigurację naszego kontekstu aplikacji. Application Context. Cała konfiguracja odbędzie się tutaj za pomocą javowych adnotacji. Możliwa jest również konfiguracja za pomocą plików XML, jednakże takie podejście jest obecnie wypierane właśnie na rzecz adnotacji. Dodajmy zatem do naszej klasy adnotację configuration. OK. W poprzedniej lekcji powiedzieliśmy sobie trochę o skopach binów. Wiemy, że zawsze do dyspozycji mamy scope singleton oraz prototype. Będziemy je teraz testować. W tym celu stwórzmy sobie nowy pakiet o nazwie bins. Nie będzie miał on znaczenia biznesowego dla naszej aplikacji sklepu. Co więcej, nie będzie on używany w dalszej części projektu. Tworząc go, chcę Ci jedynie pokazać, jak działają skopy w praktyce. W pakiecie bins utwórzmy sobie dwie klasy. Jedną nazwijmy prototype bin. I zostawmy ją na razie pustą. Drugą klasę nazwijmy singleton bin. I tutaj dodajmy sobie jakąś metodę. Na przykład publiczną, nie zwracającą nic metodę say hello, która wyświetli nam tekst na ekranie. Oczywiście moglibyśmy sobie te klasy nazwać dowolnie. Od nazwy klas nie zależy jej scope. Scope zależy od konfiguracji. Ja dobrałem te nazwy w taki sposób, aby było Ci łatwiej śledzić, co się dzieje w przykładzie. Wróćmy do naszej klasy AppConfig. Tak jak powiedziałem, tutaj tworzymy konfigurację naszej aplikacji. Możemy zatem dodać publiczną metodę, która będzie zwracała singleton bin. Nazwijmy ją get singleton bin. Oczywiście tutaj sobie dodajmy zwracanie nowego obiektu tego typu. I teraz, jak dodamy do tej metody adnotację bin, to będzie to oznaczać, że od tej pory kontekst aplikacji może tworzyć bina typu singleton bin i nim zarządzać. OK, wszystko fajnie, tylko pytanie, jak z tego skorzystać? Przejdźmy zatem do naszej klasy app.
Możemy na razie usunąć poprzedni kod, nie będzie on nam potrzebny do testów. Pamiętajmy, że nasza klasa appConfig była konfiguracją application kontekstu. To application context jest kontenerem dla naszych binów. Zatem, żeby z niego otrzymać biny, musimy sobie stworzyć jego instancję. Piszemy zatem application context, nazwijmy sobie tą zmienną appctx, równa się new annotation config application context. Tutaj jako parametr konstruktora podajemy klasę appConfig, w której przeprowadziliśmy konfigurację. Zauważ, że używamy tutaj annotation config application context, ponieważ korzystaliśmy z adnotacji do konfiguracji naszych binów. No dobrze, to teraz czas dobrać się do naszego bina z application context. Tworzymy sobie zatem zmienną singleton bin o nazwie singleton. I teraz za pomocą app context metody getBean tworzymy sobie bina tego typu. Możemy teraz wywołać metodę sayHello. Uruchamiamy. I widzimy, że przykład faktycznie działa. OK. No to teraz przejdźmy do scope'ów. Powiedzieliśmy sobie, że domyślnym scope'em jest singleton. Zatem tworzona jest jedna instancja tego bina na dany kontener. Zobaczmy, czy faktycznie tak jest. Stwórzmy sobie drugą zmienną o nazwie second singleton bin typu singleton bin. I spróbujmy utworzyć bina za pomocą application context. No dobrze, to teraz porównajmy nasze zmienne metodą equals, żeby zobaczyć, iż faktycznie jest to ten sam obiekt. Uruchamiamy i widzimy, że faktycznie działa. OK, no to teraz spróbujmy sobie utworzyć za pomocą application context bina dla klasy prototype bin. Stwórzmy sobie zmienną typu prototype bin o nazwie prototype i za pomocą application context próbujemy stworzyć tego bina. Uruchamiamy. No i coś nie zadziałało. Widzimy błąd no such bin definition exception. Oczywiście otrzymaliśmy go dlatego, że nie powiedzieliśmy Springowi, iż chcemy, żeby tworzył i zarządzał binami o takim typie, o typie prototype bin. Innymi słowy, nie zapewniliśmy konfiguracji. Wracamy zatem do klasy appConfig. Stwórzmy sobie teraz metodę getPrototypeBin, która nam będzie zwracać tego właśnie bina. OK, prawie to mamy. Chcielibyśmy jeszcze ustawić inny,
niż domyślny scope dla tego bina. Robimy to adnotacją scope. Oczywiście najpierw musimy zapewnić adnotację bin. Teraz możemy dorzucić adnotację scope. I tutaj jako value możemy podać typ scope'u jako stringa. Czyli na przykład prototype. Ten sposób jest troszeczkę mało elegancki. Łatwo bowiem przecież zrobić jest literówkę w takim literale. Dlatego tutaj możemy użyć stałej z klasy binDefinition. OK, gotowe. Teraz to przetestujmy. Wracamy do klasy app. Stwórzmy sobie instancję klasy prototypeBin. Teraz ten fragment kodu powinien już zadziałać. Uruchamiamy. Nie dostaliśmy żadnego błędu, więc chyba działa. Spróbujmy teraz stworzyć drugą instancję tego bina. Oczywiście zróbmy to za pomocą application context. I teraz porównajmy, czy w tych dwóch zmiennych jest ten sam obiekt. Uruchamiamy. I widzimy, że dostaliśmy fałsz. Czyli dokładnie tak, jak oczekiwaliśmy. Scope prototype tworzy nam instancję binów na żądanie. To tyle w tej lekcji. W kolejnej przyjrzymy się stereotypom w Springu. Do usłyszenia.